Cześć. Z tej strony Agata. Jestem dietetyczką kliniczną i w tym podcaście pomagam zrozumieć zaburzenia hormonalne takie jak PCOS, insulinooporność czy choroby tarczycy i tym podobne. Pragnę nauczyć cię współpracować ze swoim ciałem, zamiast walczyć i zrozumieć, co ono próbuje ci przekazać poprzez zaburzenia hormonalne. Zostań ze mną, aby dowiedzieć się więcej i zapraszam cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj mam taki przewrotny tytuł odcinka: Jestem szczupła i mam PCOS i to jestem totalnie ja. I to jest totalnie o mnie, ponieważ ja przez całe swoje życie raczej byłam szczupłą osobą, powiedziałabym normalną osobą, ani nadmiernie chudą, ani też nigdy nie miałam nadwagi, ani nie byłam otyła. Zawsze byłam szczupła i od zawsze, odkąd pamiętam, mam PCOS. Czy to też o Tobie? Jeśli tak, to koniecznie słuchaj dalej tego odcinka. Dzisiaj dowiesz się dlaczego w tym przypadku zalecenie proszę schudnąć jest na nic tak naprawdę i dlaczego większość zaleceń w kierunku PCOS może się tutaj totalnie nie sprawdzić albo nie przynieść po prostu żadnego efektu. Chciałabym zacząć od tego, że mam trochę takie poczucie, że system nas nie widzi. I jak mówię system, to wkładam to słowo w cudzysłów. Mam na myśli tutaj system opieki zdrowotnej. Oficjalne badania naukowe w kierunku PCOS i jakby wszystko to, co tak naprawdę się dzieje w środowisku opieki zdrowotnej w kierunku PCOS. Mam wrażenie, że system nas nie widzi, ponieważ my szczupłe kobiety z PCOS tak bardzo odbiegamy od znowu cudzysłów normy i od takiego klasycznego przypadku PCOS, jaki właśnie w badaniach najczęściej się analizuje i przedstawia, że tutaj tak naprawdę w kontekście oficjalnych zaleceń, to jest walka z wiatrakami, i dlatego też najczęściej te oficjalne zalecenia na nas nie działają. No bo jak możemy powiedzieć kobiecie, która jest szczupła, ma masę ciała w normie, wszystkie parametry metaboliczne często również ma w normie, jak możemy takiej osobie powiedzieć, że ma schudnąć i że to poprawi jej stan zdrowia, albo że to pomoże na jej PCOS? No to nie pomoże, bo takie typowe zalecenie, proszę schudnąć, przyda się osobie, która ma insulinooporność, która ma nadwagę otyłość, kiedy to ta tkanka tłuszczowa jest tak naprawdę problemem, który nasila PCOS i w przypadku właśnie PCOS, które pojawia się pod wpływem takiej insulinooporności tkanek. No, i jeśli my tej insulinooporności nie mamy. Chociaż oczywiście ona się zdarza też u szczupłych kobiet, i ja też przez wiele lat miałam insulinooporność, ale ta insulinooporność nie była takim głównym motorem dowodzącym, i często właśnie tak bywa, że ta insulinooporność u szczupłych kobiet to nie jest ten czynnik wiodący, tylko są zupełnie inne powody i zupełnie inne czynniki, które powodują, że to PCOS się u nas rozwija, nasila, pogarsza. Więc tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z zupełnie innym podłożem zaburzenia i o tym jakby cały system zapomina, i o tym cały system mówi nadal bardzo cichutkim głosem. Są to pojedyncze gdzieś tam osoby, które na ten temat mówią. I to jest za mało. To powinno niestety wzbić się wyżej, żeby każda kobieta z PCOS mogła o tym usłyszeć, że w PCOS mogą również inne problemy się pojawić, które spowodują, że to nasze zaburzenie się nasila, pogarsza, że w ogóle je mamy. Jakie to może być podłoże? To jest na przykład stres, to są na przykład jakieś silne traumy przeżyte, stany zapalne, które się toczą w organizmie, nasz styl życia, który wymaga zmian i który też sprawia, że ta gospodarka hormonalna się pogarsza, narażenie na ksenoestrogeny chociażby. Niedobory składników odżywczych witamin, odstawienie tabletek antykoncepcyjnych w ostatnim czasie. Może też w ogóle nie jest to PCOS. Może masz tak naprawdę czynnościowy podzgórzowy zanik miesiączki, czyli tak zwane FHA. To, są, to jest cały worek tak naprawdę różnych przyczyn możliwych, i te wszystkie przyczyny trzeba przeanalizować indywidualnie w Twoim przypadku, żeby wiedzieć o co w ogóle u Ciebie chodzi. Mam nadzieję, że teraz już, już trochę łapiesz. O co mi chodzi i o czym ja mówię, jeśli mówię, że system nas nie widzi, bo o czym mówi się głośno w dzisiejszych czasach? Mówi się głośno o problemach z masą ciała, o insulinooporności i o tym, jak to insulinooporność powoduje nasila PCOS i jak bardzo ona jest istotnym czynnikiem. No ale co jeśli Ty masz PCOS, a Ty masz bardzo sprawnie funkcjonującą gospodarkę glukozowo-insulinową i nie masz insulinooporności? Takie przypadki naprawdę często się zdarzają. Ja powiem ci szczerze, że w ostatnim czasie naprawdę większość kobiet, które do mnie się zgłasza, z, jakby w kierunku PCOS, jako do dietetyka, to naprawdę nie ma insulinooporności, a ma PCOS. No i co wtedy, i co robimy w takim przypadku? Ma pani schudnąć? No nie. To są takie przypadki, na które nie będzie pewnie zbyt dobrze działać inozytol. Na przykład, który jest też właśnie w oficjalnych badaniach naukowych, jest już dużo badań na temat inozytolu. Jest to jedna z takich najbardziej praktycznie przebadanych substancji w kierunku PCOS i insulinooporności, tak tylko dodam. Więc jest to taka substancja, która tutaj może nie zrobić totalnie żadnej różnicy, która może nie wyregulować cykli, która może nie pomóc po prostu w Twoim przypadku. Zastanów się, czy jesteś taką osobą, która mocno się stresuje. Albo osobą, która mm, zawsze czuje się taka pobudzona, która żyje szybko, która bardzo intensywnie zawsze wszystko przeżywa. Albo osobą, której często, która często słyszy, no nie martw się tak, nie przejmuj się tak wszystkim, weź wrzuć na luz. Albo osobą, która ma problemy ze zasypianiem na przykład. I to może być tak naprawdę cały worek różnych problemów y, na podłożu chociażby psychosomatycznym, czyli... Jakieś problemy, które rozwijają się pod wpływem stresu, pod wpływem traumy, pod wpływem jakichś innych trudnych doświadczeń, czy to w dzieciństwie, i po prostu wykształcił się u ciebie taki rodzaj funkcjonowania i taki powiedziałabyś charakter, a ja powiem, że to są po prostu pewnego rodzaju nawyki, i takie ukształtowanie też pod względem psychologicznym. No, i tak naprawdę tutaj, zwłaszcza w kontekście tych oficjalnych zaleceń, w ogóle się o tym nie mówi. No, i co w takim przypadku, jeśli jesteś szczupła i masz PCOS, ja bym powiedziała, że tak naprawdę to, od czego zawsze trzeba zacząć, to od dokładnych badań: od dokładnego zbadania, gdzie ty jesteś, w jakim miejscu się znajdujesz, od zrozumienia w ogóle, co u ciebie napędza to PCOS, bo bez tego nie ruszysz dalej i bez tego to myślę, że możesz włączać sobie wszystkie. Świetne suplementy, nawet najlepiej dobrane i nawet najlepszej jakości preparaty, wydać na nie fortunę i to nie przyniesie żadnego efektu. I może być tak, że wydasz tą fortunę, zastosujesz tą e, całą siateczkę suplementów i będziesz dalej w tym samym miejscu, w którym byłaś, zanim je zaczęłaś stosować. Niestety widzę takich przypadków bardzo wiele i niestety wiele kobiet trafia do mnie już naprawdę z całym workiem różnych preparatów, które stosują. No, ale albo czują się dalej bardzo niepewne i tkwią w tym, co robią, mimo wszystko, bo tak gdzieś usłyszały, ale nie widzą efektów. Albo też te efekty się pojawiają, ale one są na tyle delikatne, że powiedziałyby, że prawie ich nie ma. I to są takie najczęstsze dwie sytuacje, z którymi się spotykam. Niestety, to wymaga bardzo indywidualnego podejścia. Powiedziałabym, że to wymaga spojrzenia na Twoją sytuację, tak z lotu ptaka. I czasami osobie z zewnątrz jest łatwiej to zrobić niż tobie samej, niestety, ale też możesz oczywiście zrobić to samodzielnie. Ja aktualnie pracuję nad kursem, który właśnie będzie pomagał w przeprowadzeniu samej siebie krok po kroczku od tego momentu, w którym jesteś teraz, od takiego zagubienia i niewiedzy, gdzie ja jestem i dlaczego ja mam PCOS, do zrozumienia swojej przyczyny. Będę w tym kursie uczyć właśnie takiego holistycznego podejścia do problemu i takiego podejścia, które. Nie krąży tylko po objawach i nie tylko spogląda na to, co jest widoczne gołym okiem, ale też, które pomoże ci przeanalizować tak naprawdę całe swoje życie, zadane wyniki badań i dobrać. Adekwatne działania dopasowane do Ciebie. Myślę, że bez tego ani rusz. I myślę, że bez takiej analizy, która skupi się na tym, żeby spojrzeć, co jest pod spodem i co się dzieje tak naprawdę z Twoim organizmem, bez dotarcia do tej przyczyny, do Twojego typu PCOS i do Twoich czynników, które nasilają to zaburzenie, I bez takiego holistycznego w ogóle podejścia, to naprawdę możesz łykać tego wszystkiego, całą siateczkę, i nic się nie zmieni. Więc pytanie, które warto samej sobie zadać, czy chcesz dalej pracować nad tym samodzielnie i dalej też e, błądzić, czy chcesz sięgnąć po pomoc i czy chcesz skorzystać z takiego planu, który krok po kroku powie Ci co i jak i gdzie i którędy. Obecnie kurs jest w trakcie produkcji, także zapraszam Cię w tym momencie do zapisania na listę zainteresowanych. Będę na pewno informować o wszystkich szczegółach już wkrótce. I już wkrótce będziesz mogła rozpocząć ze mną tą wspaniałą przygodę. Ja jestem niesamowicie podekscytowana, bo myślę, że to będzie cała masa świetnych materiałów, które naprawdę sprawią, że Twoje życie się odmieni, i które sprawią, że będziesz naprawdę w zupełnie innym punkcie niż jesteś teraz, i sprawią, że będziesz naprawdę czuła się odmienioną osobą. Myślę, że to będzie taka niesamowita transformacja, którą chciałabym ci opisać i zapewnić. No, i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, w tej jesieni, zobaczymy się w kursie. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jest on krótszy niż zazwyczaj, ale chciałam włożyć kilka takich szpileczek i takich um, kików w mrowisko, że tak powiem, żeby też skłonić się do zastanowienia się nad tym i co robić dalej. Dzięki, trzymaj się. Do następnego.